Z tego nagrania dowiecie się, jak przetworzyć i zaimportować fakturę ze Scania do Raksa SQL KPR. Dodajemy fakturę do programu albo wybieramy taką już wcześniej przygotowaną. Scania przenosi nas do ekranu potwierdzania faktury, który znacie już z moich poprzednich nagrań. W tym wideo skupimy się tylko i wyłącznie na części dotyczącej pozycji księgowych. Pokażę Wam, jak wybrać własne ustawienia pod konkretną fakturę, żeby prawidłowo zaimportować ją do programu księgowego. Aby to zrobić, klikamy na nowy schemat i mamy dwie możliwości. Albo korzystamy z wcześniej przygotowanych przez naszych specjalistów szkiców, schematów, albo klikamy na stwórz schemat od zera, aby wybrać swoje własne ustawienia. Klikamy dalej i musimy jakoś nazwać nasz schemat. Ja nazwę mój schemat paliwo, ponieważ jest to faktura paliwowa. W tym miejscu decydujemy również o tym, czy tworzymy schemat dla faktur zakupowych czy sprzedażowych. Możemy dodać opis faktury. I tak jak widzicie, u mnie Scania podpowiada już opisy faktur. Mamy taki słownik. Aby dodawać sobie pozycję do słownika, wystarczy wpisać swój opis i kliknąć dodaj lub użyć Entera. Następnie przechodzimy do części związanej z dekretem księgowym. Uzupełniamy sobie kod dziennika zgodnie z tym, co mamy w Raksie. Wybieramy odpowiedni dekret z listy rozwijanej, kwotę KPIR. Ja to wybieram odliczenie 75%. No i następnie przechodzimy do części związanej z zapisem VAT-u. Możemy uzupełnić rejestr VAT należny i naliczony. Wybieramy sobie z listy odpowiednią transakcję. Mamy też możliwość decyzji o tym, jaki ma być VAT należny. Możemy wybrać oznaczenie dowodu i odpowiednie odliczenie VAT. Mamy także możliwość oznaczenia procedury JPK. Gdyby to była faktura sprzedażowa, to pojawiłaby nam się jeszcze opcja oznaczenia kodów GTU. Jeżeli wypełnimy już wszystkie pola, które dotyczą naszej faktury, możemy kliknąć Zapisz zmiany w schemacie. I tak jak widzimy, Scania przyporządkowało nam ten schemat do odpowiedniej kwoty na fakturze. Schematy tworzymy dla konkretnej pary kontrahentów. Scania będzie je podpowiadało, dzięki temu nie będzie potrzeby robić tego wielokrotnie. Gdybyśmy na fakturze mieli więcej niż jedną pozycję, to z listy rozwijanej możemy wybrać inny schemat i zaksięgować daną kwotę pod inny dekret. Jeżeli cały formularz jest już wypełniony, klikamy Zapisz i przejdź dalej. Scania pokazuje mi teraz komunikat o duplikacie. Ja celowo przetwarzam po raz kolejny tę samą fakturę, żeby pokazać Wam, że nie ma ryzyka przetworzenia i zaimportowania do programu księgowego dwukrotnie tego samego dokumentu, bo Scania nas o tym poinformuje. Klikam Zapisz duplikat. Scania przenosi mnie do ekranu pobierania faktury, który też już znacie. Klikamy Pobierz. Pobieramy sobie tę fakturę i za chwilę pokażę Wam, jak zaimportować ją do programu księgowego. Jak zaimportować przygotowaną wcześniej w Scanie fakturę do Raksa? Wystarczy, że klikniemy księgowość, wybierzemy dokumenty księgowe. W pustym białym polu klikamy prawym przyciskiem myszy. Klikamy eksport, import, importuj. Wybieramy ten plik, który chcemy zaimportować z listy. Klikamy otwórz. Zaznaczamy odpowiednie ustawienia i klikamy zatwierdź. Tak jak widzimy, faktury zostały zaimportowane. To wszystko.